trenerze, no na koniec przygotowań no, zimny prysznic. No tak, tak. No nie spodziewaliśmy się takiego trudnego meczu. Nie wiem, chłopaki chyba troszeczkę tak gdzieś zlekceważyli przeciwnika. Przeciwnik wykorzystał nasze błędy, typu gdzieś no, ustawili się na kontrę. Dwie, trzy długie piłki za plecy, gdzieś tam błąd tutaj środkowych obrońców i gdzieś tam na początek jedna bramka, druga, trzecia, no i to się lekko rozsypało. Na pewno brak gdzieś tam w obronie Mateusza Kosackiego i Mateusza Jakubiaka, gdzieś by tam pojechali na szkolenie. Brakowało tych dwóch ludzi. No na pewno gdzieś tam ten zimny prysznic przydał się nam, no bo tak jak powiedziałem, no, po tych niezłych wynikach z czwartoligowcami dzisiaj wyszliśmy na luzie. Zabawa, no i skończyło się tak się skończyło, czyli 5-2. Trzeba wyciągnąć wnioski, no i mamy cały tydzień popracować te błędy, które zrobiliśmy na meczu i wyjść i z Koninem i walczyć o 3 punkty. Właśnie, a propos przyszłego meczu, meczu ligowego z Górnikiem Konin, czy już taka wyjściowa jedenastka w głowie trenera wybrana? Myślę, że tak, tam są może jakieś 2-3 osoby, gdzieś tam może jakiś znak zapytania, ale ogólnie już tak gdzieś wiemy, jaki będzie skład na pierwszy mecz z Koninem i myślę, że dzisiaj te osoby, które gdzieś tam jak były jakiś tam znak zapytania nad tymi osobami, myślę, że gdzieś tam swoją grą udowodnili, że wskoczą do pierwszego składu, a niektórzy po prostu nie dostaną tej szansy w pierwszym meczu. Dziękuję trenerze i życzę powodzenia w pierwszym meczu tej osoby. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Do widzenia.